Fantastyka w ogóle sama z siebie jest literaturą metaforyczną i tutaj nie da się, myślę, że nikt tak naprawdę do końca nie wierzy, że tam pewien młodzieniec, który jest siódmym synem, siódmego syna, rzeczywiście się wybrał tam za góry i morza, żeby pokonać obrażającego smoka i na przykład czy potwornej gobliny. Więc to już od razu wiadomo, że tu się zaczyna pewna umowność na samym początku w ogóle w tej literaturze, która dla mnie jest akurat niesłychanie wartościowa i niesłychanie ważna, ponieważ dzięki temu można opowiedzieć praktycznie każdą historię, można przekazać praktycznie każdą treść, jeżeli się tylko dobrze to myśli i w ciekawy sposób pokaże w kreowanym przez siebie świecie. Więc w sposób naturalny ta literatura w ogóle ma różne dna i różne poziomy. Natomiast czy ja się staram, powiedzmy, coś, że tak powiem, delikatnie podprogowo przekazywać czytelnikowi? Tak, oczywiście, że się staram, natomiast absolutnie unikam ze wszelkich sił dydaktyki. Ja nigdy nie chciałabym kogoś czegoś uczyć, ponieważ nie jestem do tego predestynowana, jestem po prostu zwykłym człowiekiem i najwyżej mogę przekazywać jakieś swoje przemyślenia, jakieś swoje pomysły.